Witam na kanale YouTube Kalwaria z Jeśli na ekranie widzicie dzwoneczek, naciśnijcie go. Wtedy będziecie powiadamiani o naszych nowych programach. Obok macie słowo Subskrybuj. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście w poprzednich programach, kliknijcie na nie dla zaznaczenia, że lubicie ten kanał, a jego programy uważacie za wartościowe. Uprzejmie prosimy o wsparcie naszej działalności. Pomożecie nam w ten sposób rozwijać się i docierać do liczniejszych odbiorców. Jest to wasz wkład w ewangelizację świata zleconą przez Chrystusa. Numer konta i wszelkie dane zawarte są w opisie programu. To, co dobrego jeszcze możecie uczynić, to przesyłajcie nasze programy, linki i namiary rodzinie, przyjaciołom, znajomym. Zostawiajcie swoje komentarze pod programem i piszcie do nas. Jeśli ktoś chciałby się spotkać z nami i porozmawiać, jest to możliwe, da się to zorganizować. Jeśli dzisiejszy film Wam się spodoba, łapka do góry. Senmud jest zagadką starożytnego Egiptu, związaną z biblijną historią Mojżesza. Są to tak podobne do siebie postacie. Że wielu biblistów sądzi, iż Senmut to Mojżesz. W Tebach odkryto grób Ramose i Chatnofer, rodziców Senmuta. Jego braćmi byli Minhotep, Amenemhat i Parej, a siostrami Achotep i Nefereter. Odkrycie te wskazuje, że Senmut był niskiego stanu, podobnie jak Mojżesz. Był synem hebrajskich niewolników. Czy odkrycie grobu rodziców Senmuta w Tebach obala hipotezę, że Senmut to Mojżesz? Hebrajczycy zamieszkiwali Dolny Egipt. Możliwe, że gdy populacja Hebrajczyków wzrastała, wielu z nich zamieszkało w Górnym Egipcie. Mogli zostać zabrani tam do pracy. Teby leżące nad Nilem były wtedy stolicą Egiptu i siedzibą faraona. Lokalizacja ta umożliwiała córce faraona kąpiele w Nilu i znalezienie Mojżesza w koszyku przy brzegu rzeki. Czy Hatrzepsut, nieznająca języka hebrajskiego, nadała Mojżeszowi egipskie imię Senmut, czy Minhotep Amenemhat i Parej? to egipskie imiona braci Mojżesza, a wśród nich Aarona, czy Achotep i Nefereter to siostry Mojżesza, a wśród nich Miriam, czy Ramose to Amram, a Hatnofer to Jochebed, rodzice Mojżesza? Z okresu 18. dynastii zachowały się posągi kobiety z dzieckiem. Dziecko jest przystrojone królewską ozdobą, co wskazuje, że jest następcą tronu. Winien być nim mężczyzna, stąd posągi przedstawiają chłopca. Inskrypcje na posągach informują, że są to Hatshepsut i Senmut. Królowa nie miała biologicznego syna, więc chłopiec może być adoptowanym Mojżeszem. Senmut, jak Mojżesz, pojawił się na dworze jako dziecko. Wyrastał pod opieką Hatshepsut. Królewska ozdoba na głowie dziecka sugeruje, że miał być następcą tronu. Senmut pochodził z ludu, ale podczas rządów Hatshepsut osiągnął wysoką pozycję wśród egipskich elit. Im bardziej rosła siła Hatshepsut, tym bardziej rosło jego znaczenie. Był nadzorcą sali audiencyjnej, decydując, kto może spotkać się z królową. Tak wpływał na politykę Egiptu. Będąc zarządcą majątku faraona, wpływał na gospodarkę kraju. Pełnił funkcję zarządcy robót królewskich. Hatshepsut mu ufała. Skoro mu powierzyła wychowanie córki Neferure, przez to Senmut miał dostęp do rodziny faraona, pełnił funkcję zarządcy podwójnego domu złota i dóbr królewskiej córki Neferure. Ta kumulacja stanowisk czyniła go najważniejszą osobą na dworze. Jedna z odczytanych inskrypcji Senmuta brzmi: Jestem dostojnikiem kochanym przez swego pana, który został wprowadzony w objawienie pani obu krajów czyli Hatszepsut. Król wywyższył mnie w obliczu obydwu krajów, uczynił mnie zarządcą swego domu i sędzią w całym kraju. Działałem jako zwierzchnik zwierzchników, zarządca zarządców prac. Byłem w tym kraju pod jego rozkazami, od czasu śmierci jego poprzednika. Teraz żyję pod władzą pani obu krajów, króla górnego i dolnego Egiptu, Maatkarę, oby żyła wiecznie. Dlaczego Hatshepsut wyniosła go na szczyty Egiptu? Może zauważyła jego nadzwyczajne zdolności i postanowiła wykorzystać. Może Senmut to Mojżesz? Co kochająca, mająca władzę matka, może dać synowi? Dokładnie to, co Hatshepsut dała Senmutowi. Hatshepsut prowadziła działalność budowlaną. Potrzebowała zdolnego człowieka, który mógłby prowadzić jej ambitne plany. Dlatego Urząd Naczelnego Architekta i Budowniczego. Powierzyła Senmutowi. W swej obronie przed Żydowską Radą Najwyższą diakon Szczepan powiedział, Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. Mojżesz opanował architekturę i budownictwo. Gdy Hatshepsut zajęła się odbudową zburzonych przez Hyksosów świątyń, zadanie te powierzyła Senmutowi, czyli prawdopodobnemu Mojżeszowi. Rozbudowała największą budowlę sakralną Egiptu, świątynię Amona Re w Tebach. Do dziś. Stoi tam monolityczny obelisk w wysokości 30 metrów o wadze 350 ton, poświęcony Amonowi Re. Drugi leży przewrócony. Ich wykucie w kamieniołomach w Asłanie, przetransportowanie do Teb i postawienie w pionie perfekcyjnie wyważonych może być dziełem Mojżesza. Świątynię grobową Hatshepsut w Tebach Zachodnich w Deir el-Bahari, zwaną Świątynią Milionów Lat lub Najświętszą ze Świętych, zaprojektował i wybudował Senmut, prawdopodobny Mojżesz. Za to Hatshepsut pozwoliła mu umieścić w niej oraz w świątyni Amonare w Tebach i pozostałych świątyniach Egiptu, Własne reliefy. W świątyni grobowej Hatszepsut na węgarach wejścia do północnej kaplicy Amona Senmut, Mojżesz, pozostawił o sobie inskrypcję. Byłem największy z wielkich na tej ziemi. Byłem powiernikiem królewskich sekretów. Osobistym doradcą przyjmowanym na prywatnych audiencjach. Zaufany jej królewskiej mości, rozwysalającym jej serce każdego dnia. Kontrolowałem Nil, wszystkie prace były pod moją kontrolą. Nie było nic od początku, o czym bym nie wiedział. W górnym sanktuarium świątyni umieścił swój wizerunek starannie ukryty za jego otwartymi drzwiami. Niezwykłe przywileje dane człowiekowi z ludu może tłumaczyć fakt, że Senmut to Mojżesz, adoptowany syn Hatshepsut. Był arcykapłanem Amona, głównego boga Egiptu, czyli pierwszym ministrem królowej, najwyższym dostojnikiem zarządzającym majątkiem świątyń egipskich. Na ich murach Senmut. Jest najczęstszą postacią. Był zarządcą ogrodu i dóbr Amona i kapłanem barki Amona. Jeśli Senmud to Mojżesz, czy to możliwe, że był kapłanem Amona? Wydaje się to sprzeczne z wizerunkiem Mojżesza utrwalonym w naszej świadomości. Z historii Egiptu XVIII dynastii wynika, że jeśli Hatszepsut wywyższyła Mojżesza na najwyższego dostojnika, czyli pierwszego ministra Egiptu i widziała w nim następcę tronu, musiał być członkiem kasty kapłańskiej. Diakon Szczepan stwierdził, że wdrożono Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a więc i w ich religię. Biblia nie podaje, jak żył Mojżesz na dworze egipskim? Ten okres jego życia nie został dokładnie opisany. Czyżby dlatego, że był przeciwieństwem wizerunku Mojżesza jako sługi Jahwe? Mojżesz na dworze egipskim żył jak Egipcjanin. Dopiero w czterdziestym roku życia odrzucił Amona i przyjął Jahwe, stanął za Izraelem. I wyrzekł się synostwa wobec Hatshepsut. Wtedy zniknął z kart historii Egiptu. Hatshepsut nie dowodziła osobiście armią. Niebezpieczne byłoby dla niej przekazanie dowództwa rywalowi Totmesowi III. Wojskiem musiała dowodzić zaufana osoba. Dlatego mogła awansować Senmuta na generała. Na pewno Mojżesz służył w armii, jako aczkolwiek przybrany syn królowej, nie był szerogowym żołnierzem. Wojskowe umiejętności Mojżesza ujawniły się podczas wyjścia Izraela z Egiptu, przejścia przez Morze Czerwone i wędrówce do Kanaanu. Tłum liczący około 2 miliony osób. Nie był niezorganizowaną, bezładną masą ludzką. W sposób sprawny i uporządkowany przemieszczał się. Hatszepsut obsypała Senmuta łaskami. Egipcjanie zastanawiali się, co ich łączy. Pojawiła się myśl, że są kochankami. W niedokończonym grobowcu, w pobliżu świątyni grobowej Hatszepsut, Odkryto na skalne grafiti przedstawiające kopulujących Hatshepsut i Senmuta. Egiptolodzy sądzą, że są przesłanki sugerujące bliższe niż normalne relacje między nimi, ale nie ma wiarygodnego potwierdzenia, że Senmut był kochankiem Hatshepsut. Takie plotki. Mogła rozpowszechniać opozycja i lud. Zakładając, że senmud to Mojżesz, bliskie relacje między nimi wyjaśnia Biblia. Mojżesz był jej adoptowanym synem. To też obsypała go łaskami i darzyła bliskimi relacjami. Sen aż do swego zniknięcia pozostał kawalerem. Biblia sprawozdaje, że dopiero po ucieczce z Egiptu Mojżesz pojął za żonę Syporę, córkę kapłana Midianitów. Jest to kolejny fakt łączący Senmuta z Mojżeszem. Senmut wybudował grobowiec pod dziedzińcem świątyni grobowej Hatshepsut. Sarkofag w jego komorze grobowej jest dowodem królewskiej łaski. Hatshepsut oddała Senmutowi swój sarkofag, przygotowany dla niej jako żony Totmesa II. Ale potem, po śmierci męża, przygotowano dla niej nowy sarkofag, jako faraonowi. Hatshepsut pochowano po drugiej stronie skalnego masywu oddzielającego jej świątynię grobową od Doliny Królów. Oba grobowce tak wykuto, że zbliżają się komorami grobowymi do siebie tak blisko, jakby oboje chcieli po śmierci być razem. Mojżesz, będący na egipskim dworze, mógł sobie wybudować grobowiec, ale nie pochowano go w nim, bo zmarł i został pochowany na górze Nebo w Jordanii. Co stało się, że Senmut nagle zniknął? Czy utracił łaski? Wycofał się z życia politycznego, a może zmarł? Jeśli zmarł, to dlaczego niszczono jego posągi i wizerunki? Jeśli Senmut to Mojżesz, jego zniknięcie wyjaśnia Biblia. Mojżesz zerwał z Egiptem, zwracając się ku Jachwę i Izraelowi. Zabił Egipcjanina bijącego Hebrajczyka. Gdy wieść o tym dotarła na dwór egipski, musiał uciekać. Przybita utratą Mojżesza Hatszepsut zmarła cztery lata później. Totmes III został jedynowładcą i nakazał niszczyć posągi i wizerunki swego rywala, aby zatrzeć pamięć o nim, i zgodnie z wierzeniami Egipcjan pozbawić życia wiecznego. Odarto go z przywilejów i stracił wszystko, czym Egipt go obdarował. Możliwe, że co otrzymał w panowaniu Hatszepsut, przeszło na Totmesa III. Może niektóre posągi Totmesa III w rzeczywistości przedstawiają Mojżesza? W lipcu. 1881 roku, nieopodal Doliny Królów, odkryto grobowiec, w którym znajdowało się 40 królewskich mumi, w tym 12 faraonów, m.in. Totmesa I, Totmesa II, męża Hatszepsut, Seti I, Ramzesa II i Ramzesa III. Już w starożytności Dolina Królów przestała być bezpieczna, więc mumie władców przeniesiono do ukrytego grobu. Wśród nich znajdowała się niezidentyfikowana mumia kobiety. Wiele przedmiotów w grobie posiadało kartusz Hatshepsut. Jedna z urn kanopskich opatrzona jej kartuszem zawierała wątrobę. Czy była to Hatshepsut? W grobowcu była też niezidentyfikowana mumia mężczyzny z twarzą podobną do tej z rysunków w grobowcu Senmuta w Deir el-Bahari. Na twarzy mumii widać charakterystyczne bruzdy za ustami. W komorze grobowej Senmuta na skalny rysunek. Przedstawia męską twarz z boku, z charakterystycznymi pionowymi zmarszczkami na policzkach za ustami. Czyżby to była mumia Senmuta? Rozwiązanie tej zagadki wyjaśniłoby problem: czy Senmut to Mojżesz? Mojżesz przeszedł do historii biblijnej jako wielki prawodawca. Święty Jan zapisał w swojej Ewangelii następujące słowa: Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Jan wyjaśnia, że Bóg przez Mojżesza przekazał światu dekalog, nadał prawa. Regulujące relacje między Bogiem a ludzkością oraz między ludźmi. Dlatego łamanie przykazań Dekalogu, jak uczy święty Jan, jest grzechem. W pierwszym liście Jana, w rozdziale trzecim i wersecie czwartym czytamy: Każdy, kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. Natomiast Chrystus przyszedł na Ziemię, aby ocalić ludzkość winną przestąpienia tych praw. Gdybyśmy respektowali Boże przykazania, Chrystus nie musiałby umierać za nasze grzechy na krzyżu. Wszechświatem rządzą prawa, są konieczne. Bez nich panowałby chaos i nastąpiłaby zagłada wszelkich istnień. Prawo zapewnia ład, bezpieczeństwo, pokój i szczęście. W centrum Bożych praw jest dekalog, czyli dziesięć Bożych przykazań. Nazywamy je dekalogiem od zlepku dwóch greckich słów. Deka, dziesięć i logos, słowo. Biblia dekalog nazywa też zakonem lub prawem. Stary Testament sprawozdaje, że ogłoszenia Dekalogu dokonał Bóg na Synaju około 1446 roku przed naszą erą, dwa miesiące po wyjściu Izraela z Egiptu. Obwieszczeniu Dekalogu towarzyszyły zjawiska podkreślające jego ważność i autorytet. Popatrzmy na XIX rozdział Księgi wyjścia. Przeczytam wersety od 16 po 18. Trzeciego dnia, z nastaniem poranku, pojawiły się grzmoty i błyskawice, i gęsty obłok nad górą, i doniosły głos trąby, także zadrżał cały lud, który był w obozie. Mojżesz wyprowadził z obozu lud naprzeciw Boga. A oni ustawili się u stóp góry. A góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu. Jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo. Było to świadome działanie Boga, aby wzbudzić w Izraelitach respekt i poszanowanie prawa Bożego by nie łamali Jego wymagań. Popatrzmy na dwudziesty rozdział i wersety od osiemnastego po dwudziesty, gdzie czytamy, A gdy Wszystek Lud zauważył grzmoty i błyskawice, i głos trąby, i górę dymiącą, zlągł się Lud i zadrżał, i stanął z daleka. I rzekli do Mojżesza, Mów ty z nami, a będziemy słuchali, a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Wtedy rzekł Mojżesz do ludu: nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed nim była w was, byście nie grzeszyli. Ogłoszony przez boga dekalog, Bóg spisał własnoręcznie na dwóch kamiennych tablicach. Popatrzmy na 31 rozdział księgi Wyjścia i tam przeczytam werset 18. A gdy dokończył rozmowy z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice świadectwa, tablice kamienne zapisane palcem Bożym. I drugi tekst 32 rozdział księgi Wyjścia. Czytam werset 15 i 16. Potem Mojżesz odwrócił się i zszedł z góry, mając w ręku dwie tablice świadectwa tablice zapisane z obu stron, z jednej i z drugiej strony były one zapisane. Tablice te były dziełem Bożym, a pismo było pismem Boga wyrytym na tablicach. Zniesienie przez Mojżesza kamiennych tablic do obozu w trudnym terenie górskim było zapewne męczące. Wtedy już używano bardziej poręcznych materiałów pisarskich papirusu lub wypalanych glinianych tabliczek. Jednak skała kojarzy nam się z wiecznością, niezmiennością, odpornością na różne czynniki i trwałością w czasie. W ten sposób Bóg zasugerował, że Jego prawo jest wieczne, niezmienne i trwałe jak kamień. Bóg nie dał Mojżeszowi spisać dekalogu, chociaż zapewne znał pismo egipskie, hebrajskie i być może babilońskie, które wtedy było językiem międzynarodowym. W ten sposób Bóg wskazał na świętość dekalogu, którego jest autorem. Odnosimy się do Biblii z szacunkiem, chociaż została spisana ludzką ręką oczywiście pod natchnieniem Ducha Świętego. To o ileż bardziej winniśmy uznać autorytet dekalogu, spisanego przez samego Boga. Treść dekalogu, zapisanego w dwudziestym rozdziale Księgi Wyjścia, jest następująca. Popatrzmy na przykazanie pierwsze. Które zapisane jest w dwudziestym rozdziale od wersetu trzeciego. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. W przykazaniu pierwszym Bóg jest przedstawiony jako jedyny. Inne bóstwa są wytworem wyobraźni. Dlatego tylko Jemu należy się cześć. W szerszym znaczeniu wszystko co darzymy większą wagą niż Boga, na przykład pieniądze, karierę, staje się dla nas bóstwem. Przykazanie pierwsze wzywa, by Bóg był jedynym i najwyższym priorytetem w naszym życiu. Popatrzmy na przykazanie drugie, od wersetu czwartego po szósty. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej. Czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Przykazanie drugie zabrania kultu figur i obrazów. Dotyczy nie tylko bóstw niebiblijnych, ale i samego Boga. Kult figur i obrazów Boga, Chrystusa, Marii i świętych, który tak bardzo rozwinął się w chrześcijaństwie, jest niezgodny z drugim przykazaniem, obraża Boga i jest grzechem. Aby wierni o tym nie wiedzieli, Kościół usunął je ze swego nauczania. Większość wiernych nic nie wie o jego istnieniu w dekalogu biblijnym. Zainteresowanych odsyłam do wykładu na temat YouTube, Adwentyści, Kalwaria Zebrzydowska. Czy Ty też masz święte obrazy, lub przedmiotu kultu w domu? Lepiej uważaj, Wiesław Szkopiński. Trzecie przykazanie: z powodu wyrzucenia drugiego. Stało się w katechizmach drugim. Zakazuje ono nadużywania imienia i autorytetu Boga. Często mówimy w błahych okolicznościach: O Boże, o Jezu, jak Boga kocham, albo zasłaniamy się Bogiem dla niecnych celów, jak to robili krzyżacy lub hitlerowcy Gott mit uns. Jest ono zapisane. W wersecie siódmym, i brzmi następująco: Nie nadużywaj imienia Pana, Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Przykazanie czwarte, czytam od wersetu ósmego po jedenasty. Pamiętaj o dniu Sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował. I wykonywał wszelką swoją pracę. Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy: ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął, dlatego Pan pobłogosławił dzień Sabatu i poświęcił go. Bóg prosi, abyśmy święcili sobotę siódmy dzień tygodnia. Tak czynili Chrystus, apostołowie i Maria. Święcimy sobotę, uznając Boga za stworzyciela, źródło bytu i życia. Wstrzymując się w sobotę od pracy i poświęcając dzień siódmy Bogu, oddajemy Mu hołd jako jedynemu władcy Wszechświata z tytułu tego, że On wszystko stworzył. Niestety w ciągu wieków Kościół Katolicki zmienił treść czwartego przykazania, wprowadzając święcenie niedzieli, pierwszego dnia tygodnia zamiast sabatu. Z powodu wyrzucenia drugiego przykazania, czwarte przykazanie biblijne stało się w nauczaniu Kościoła trzecim i wbrew oryginalnej treści brzmi: Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił, z zaznaczeniem, że chodzi tu o niedzielę. Przykazanie piąte, które w katechizmach jest czwartym, nakazuje szacunek i miłość. Oraz opiekę wobec rodziców. Jego treść jest następująca, werset dwunasty. Czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały Twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg Twój da Tobie. Przykazanie szóste orzeka, czytam werset trzynasty, nie zabijaj. Chrystus wyjaśnił, że nie chodzi tu tylko o fizyczne odebranie komuś życia. Grzechem łamiącym szóste przykazanie jest krzywdzenie kogoś także słowem i czynem. Również bezmyślne zabijanie i złe traktowanie zwierząt jest grzechem. Niewłaściwy styl życia i nałogi wyniszczające nasze zdrowie też są grzechem. Przykazanie siódme jest zapisane w wersecie czternastym. Nie cudzołóż, współżycie seksualne Poza kręgiem małżeńskim, jest cudzołóstwem. Wszelkie dewiacje seksualne są grzechem. Chrystus wyjaśnił, że przykazanie siódme obejmuje także nieczyste myśli i zamiary. Treść przykazania ósmego brzmi w wersecie piętnastym: Nie kradnij, nie przywłaszczaj tego, co nie twoje. Chodzi tu nie tylko o dobra materialne, ale i o czyjeś zasługi, pracę i tytuły. O przykazaniu dziewiątym czytamy w wersecie szesnastym. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Ileż to cierpienia wyrządzamy sobie nawzajem, mówiąc o innych nieprawdę, plotki, Oczernianie, niszczanie czyjeś opinii niejednemu zrujnowało życie. Fałszywe świadczenie Bogu się nie podoba. Ostatnie dziesiąte przykazanie orzeka werset 17. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego. Ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego. Początkiem grzechu jest pożądanie czegoś, co mają inni, a ja nie. Grzech zaczyna się w myślach. Ponieważ inni mają to, czego ja nie mam, zazdroszczę i pożądam tego. Ponieważ jest niemożliwością, Posiąść to uczciwie, więc decyduję się na zdobycie tego nieuczciwie podstępem przemocą. Tak rodzą się w naszych myślach wojny, napady, gwałty, rabunki, a ich skutkiem śmierć i cierpienie. Czy pamiętacie wojnę trojańską? Opisał ją Homer w VIII wieku przed naszą erą, a potwierdził w XIX wieku niemiecki archeolog, amator Heinrich Schliemann. Parys, syn króla Troi, pożądał Helenę, żonę króla Sparty, Menelaosa, więc ją porwał. Parys obrabował również skarbiec Sparty. Menelaos i jego brat Agamemnon. Król Argolidy wraz z Odyseuszem, królem Itaki, zebrali wojsko i ruszyli na Troję, by odzyskać Helenę. Pożądanie cudzej żony i bogactwa przyniosło Troi zagładę. Ponieważ Kościół usunął z dekalogu drugie przykazanie, zabraniające kultu figur i obrazów, pozostało dziewięć przykazań. Aby zatuszować brak drugiego przykazania, Kościół rozdzielił dziesiąte przykazanie na dziewiąte i dziesiąte katechizmowe. Stąd w katechizmach dziewiąte przykazanie brzmi nie pożądaj żony bliźniego swego, a dziesiąte ani żadnej rzeczy, która jego jest. Widzimy więc, że dziewiąte i dziesiąte przykazanie w Kościele katolickim to w rzeczywistości dziesiąte przykazanie biblijne. Zostały utworzone z jednego zdania, przy czym dziesiąte przykazanie katechizmowe, same w sobie, bez oparcia się na dziewiątym katechizmowym, jest nie do zrozumienia, bo o co chodzi w stwierdzeniu, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Około 2010 roku prowadziłem serię spotkań biblijnych w domu modlitwy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Sosnowcu. Przybył na nie Arek. Interesowało go Pismo Święte i chciał się dowiedzieć, co na ten temat mają do powiedzenia adwentyści. Moje prelekcje dotyczące biblijnego dekalogu poirytowały go. Był zakłopotany zmianą przykazań dekalogu. Jego małżonka zaaranżowała spotkanie ze znajomymi, którzy należeli do klubu inteligencji katolickiej przy parafii świętego Józefa Robotnika w Sosnowcu. Arek z racji miejsca zamieszkania też był wiernym w parafii świętego Józefa Robotnika. Wyjaśnili Arkowi, że adwentyści się mylą. Bo Kościół katolicki nie wyrzucił drugiego przykazania. Powiedzieli, że nakaz czczenia jedynego Boga łączy się z zakazem kultu figur i obrazów. Jeśli będziesz czcił Boga, to nie będziesz czcił innych bogów przedstawianych w formie figur i obrazów. Przemilczyli fakt, że Bóg zabronił nie tylko kultu figur i obrazów, Innych bóstw, ale i samego Boga, Jezusa, Marii i świętych. W ten sposób pierwsze i drugie przykazanie połączyli w jedno, dając arkowi do zrozumienia, że jeśli czci jednego Boga, to nie będzie czcił figur i obrazów innych bóstw. Dlatego, jak mu wyjaśnili, zakaz czczenia figur i obrazów można pominąć. Gdyż chrześcijanie nie czczą podobizn innych bogów. Na kolejnym spotkaniu w domu modlitwy Kościoła Adwentystów dnia VII w Sosnowcu, Arek opowiedział mi o rozmowie ze znajomymi z klubu Inteligencji Katolickiej i ich argumentach. Wtedy zapytałem go, jeśli Kościół Powszechny uważa, że nakaz czczenia jedynego Boga. I zakaz kultu figur i obrazów tworzą jedno przykazanie, to ile mamy przykazań? Arek pomyślał chwilę i odpowiedział: Dziewięć. No właśnie kontynuowałem. A ile Bóg dał przykazań dekalogu? Arek patrząc na mnie odparł: Teraz już nie wiem, ale chyba dziesięć. Wtedy poprosiłem go, aby przeczytał zapis. W księdze wyjścia w rozdziale 34 i w wersecie 28. I pozostał tam u Pana przez 40 dni i 40 nocy. Nie jadł chleba i nie pił wody i spisał na tablicach słowa przymierza, dziesięcioro słów. Następnie poprosiłem o przeczytanie zapisu, w księdze powtórzonego prawa w czwartym rozdziale i wersecie trzynastym. I oznajmię wam swoje przymierze, które nakazał wam zachowywać dziesięć słów, które wypisał na dwóch kamiennych tablicach. Po przeczytaniu obu zapisów zapytałem według Pisma Świętego, ile przykazań ma biblijny Dekalo? Dziesięć odpowiedział. No właśnie, zapamiętaj sobie, że Bóg dał dziesięć przykazań, a twoi znajomi z klubu Inteligencji Katolickiej wprowadzili cię w błąd. Potem wytłumaczyłem mu, że drugie przykazanie biblijnego dekalogu zabrania także kultu chrześcijańskich figur i obrazów. Pokazałem mu katolickie wydanie Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu, tak zwaną Biblię Jakuba Wójka, wydaną przez Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy w 1962 roku w Krakowie, mającą imprymatur Karola Wojtyły, przyszłego papieża Jana Pawła II. Otworzyłem ją na Księdze Wyjścia, XX rozdziale, gdzie spisany jest dekalog, i pokazałem mu przypis do drugiego przykazania o następującej treści: Bóg zakazuje sporządzania nie jakichkolwiek obrazów, lecz tylko wyobrażeń fałszywych bogów, albo Jego własnej osoby jako przedmiotu czci. Po przeczytaniu stwierdziłem: Widzisz, sam kardynał Karol Wojtyła, przyszły Jan Paweł II, w tym przypisie wyjaśnia, że Bóg zakazuje nie tylko kultu figur i obrazów fałszywych bóstw, ale i Jego własnej osoby. Jeśli Bóg zakazuje czcić obrazy i figury wyobrażające Jego samego, to tym bardziej Jezusa, Marii, apostołów i świętych. Potem poprosiłem, aby przeczytał czwarte przykazanie i zwrócił baczną uwagę, jak w tym wydaniu Biblii Kościół katolicki nazywa Dzień Święty. Otwieram Księgę Wyjścia, tam dwudziesty rozdział i czytam wersety od 8 po 11 według przekładu Biblii Jakuba Wójka. Pamiętaj, Abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje, ale dnia siódmego Sabat pana boga twego jest. Nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty. Ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój, i służebnica twoja, bydlę twoje i gość, który jest między bramami twymi. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest. A odpoczął dnia siódmego i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił Go. Po przeczytaniu Arek odpowiedział. Tu jest napisane, że to jest sobota. Masz rację, odparłem. Karol Wojtyła przyznaje że siódmym, świętym dniem nakazanym w czwartym przykazaniu jest sobota. Popatrz, dodałem, czego innego Kościół naucza wiernych, a co innego jest zapisane w Piśmie Świętym. Dlatego trzymaj się Pisma Świętego. Przez trzy lata Arek zmagał się z samym sobą, trawiony problemem bożych przykazań. Pewnej nocy zadzwonił telefon. Odebrałem półprzytomny i usłyszałem głos arka. To ja, Arek, chciałbym się ochrzcić. Ty chyba piłeś, odpowiedziałem. Nie, odpowiedział. Ja naprawdę chcę się ochrzcić. Nie jestem pijany. To niemożliwe, kontynuowałem. Jak możesz być trzeźwy, skoro dzwonisz do mnie w nocy i budzisz mnie? Piłeś! Arek był trzeźwy. Duch Boży przekonał go, by stanął po stronie prawdy. W październiku 2013 roku Arek przyjął Chrzest przez zanurzenie w wodzie i oddał się Chrystusowi, ślubując przestrzegać biblijnych przykazań Dekalogu. Jeśli ktoś z Państwa Chciałby otrzymać wydruk dzisiejszego wykładu, bardzo proszę nas o tym powiadomić, a drogą mailową wyślemy go. Dziękuję za uwagę.